Dobrze, mówiliśmy o jedności. Teraz będziemy mówić o sprawie przywództwa mężów i uległości żon. W pierwszym liście Piotra 3:7, ja przeczytam to z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, jest napisane tak: podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę żywota, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód. To słowo umiejętnie jest tutaj ważne i warto je podkreślić, bo pytanie, co to znaczy robić cokolwiek umiejętnie i jak się do tego dochodzi. Bo pewna umiejętność pochodzi od tego, że ćwiczy się to, co się już teoretycznie wie. Wtedy można robić pewne rzeczy umiejętnie. I podstawową cechą męża, przywódcy, oprócz żywej więzi z Panem Jezusem, jest inicjatywa. Gdybyśmy wrócili na chwilę do 5 rozdziału listu do Efezjan, i przeczytamy sobie 22-29. Żony, bądźcie poddane mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. Jest on też zbawicielem ciała. Jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo, by stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan Kościół. Mówiliśmy już poprzednio o tym, że modelem tej relacji męża i żony jest stosunek Chrystusa do Kościoła. Paweł pisze w 32 wersecie o tym. No i w związku z tym, jeżeli mąż ma być przywódcą, to podstawową cechą przywódcy jest inicjatywa. Jeżeli Pan Jezus wydał samego siebie, to w takim razie co by znaczyła taka inicjatywa podobna w naszym życiu? Jeżeli my mamy tak, jak Pan Jezus postąpić, no to powinniśmy wydać samych siebie. Pytanie, co by to miało znaczyć w naszym życiu? No, jeżeli krzyżujemy swoją starą naturę, to dobrze. I ta inicjatywa to jest rzecz trudna, to jest dla nas rzecz może dla wielu nowa. No ale dlatego mówię najpierw o przywództwie mężów, a potem dopiero o uległości żon. Dlatego, że im bardziej my będziemy przywódcami, tym bardziej one będą chciały być nam uległe. Nie chodzi nam tu o to, że one muszą. Bo Pan Bóg też tego tak nie mówi. Pan Bóg też tego w taki sposób nie stawia. Jeżeli Pan Jezus uświęcił Kościół, to w takim razie mąż powinien uświęcać, czy być czynnikiem, który oddziela żonę od świata. Czyli bądźmy inicjatorami wspólnych modlitw, bądźmy inicjatorami rozważania pańskich spraw. Ta inicjatywa z naszej strony to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Następna rzecz to jest autorytet. W liście Jakuba 4:10 Tu jest napisane, żeby się uniżyć przed Panem. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. Więc jeżeli chcemy być autorytetem w naszym małżeństwie i w naszej rodzinie, to pamiętajmy o tym, że autorytet owszem pochodzi z góry, tylko trzeba się po niego schylić. Trzeba się uniżyć. I mężowie czasami błędnie sądzą, że skoro
została im nadana władza z urzędu, to autorytet jest dokładnie w to wchodzi. To znaczy z urzędu mają również autorytet. To, że mąż ma władzę, nie oznacza koniecznie tego, że będzie miał autorytet. Autorytet jest czymś, czego się nabywa, co żona zaczyna widzieć, podobnie zresztą jak w Kościele. Autorytety to są ludzie, których Kościół rozpoznaje jako autorytet. To nie jest ci, którzy są w walizce przynoszeni i mają urząd. Jeżeli żona widzi, że mąż przejmuje inicjatywę, jeżeli widzi, że on zaczyna działać jak przywódca, jeżeli zaczyna krzyżować naturę swoją, modlić się, być inicjatorem tych rzeczy, które są duchowe, to jest szansa, że on nabierze autorytetu. I wtedy żona będzie ulegała chętniej, bo my cały czas mówimy nie o tym, że ona musi, tylko o tym, że Pan Bóg tak zaprojektował małżeństwo i że każde z nas, i mąż, i żona, powinno dojść do takiego momentu, kiedy chce. Nie tylko i nie tyle, że musi, tylko chce. I mężowie czasami domagają się od żon uległości, ale swojego autorytetu nie budują. To wszystko zaczyna być sztuczne. W związku z tym miłuj swoją żonę tak bardzo, żeby ze względu na relacje z nią krzyżować swoją starą naturę. Czyli ja chcę mieć taką relację z moją żoną, że jestem gotów sam wyrzec się pewnych rzeczy. No i teraz jest pytanie praktyczne. Kto pierwszy wyciąga rękę do zgody, kiedy się pokłócicie? No bo każde z nas, mąż i żona, ma tam jakieś argumenty, ma jakąś tam pozycję, o czymś jest przekonane, następuje spięcie. No i w takim razie od kogo należałoby oczekiwać, że wyciągnie rękę do zgody? Każdy oczekuje od tego drugiego oczywiście. To jest tak po ludzku, powiedzmy, zrozumiałe. Ale znowu wróćmy do tego, w jaki sposób jesteśmy stworzeni. Jeżeli mąż jest stworzony do przywództwa, to jest wyposażony do tego, żeby się szybciej emocjonalnie pozbierać. Jest mniej miotany emocjami. W związku z tym on jest wyposażony do tego, żeby mimo, że na przykład nie ma racji, czy mimo, że ma rację, odwrotnie, mimo, że ma rację, wyciągnąć rękę do zgody. Ja kiedyś to zacząłem zauważać, że ponieważ ja się potrafię szybciej pozbieram, bo jestem bardziej stabilny emocjonalnie. Po prostu tak jestem skonstruowany jako mężczyzna. I kiedy mieliśmy takie momenty spięć, ja na przykład byłem przekonany, że ja mam rację. To dlaczego właściwie ja mam w tej chwili iść i kogokolwiek za coś przepraszać? Niby za co? No niech przyjdzie i przeprosi. Może się czegoś przy okazji nauczy. No i teraz tak, no pozwolę jej cierpieć, to czasem daje taką cichą satysfakcję swoją drogą. No ale dobrze, postarałem się robić inaczej, czyli pokłóciliśmy się, wiedziałem, że mam rację, widziałem, że jest źle, ale idę i przepraszam moją żonę. Niekoniecznie dlatego, że jakaś merytorycznie nie mam racji, bo ja mogę ją mieć. Tylko przy okazji tego wszystkiego ja mogę postępować zupełnie niezgodnie z tym, co Pan Bóg by chciał. Ja mogę ją skrzywdzić, mogę ją zranić, mogę dać upust negatywnym, złym emocjom. Jest dookoła tego coś, co ja na pewno zrobiłem źle. Ja się z tym źle czuję, żona się z tym źle czuje. I teraz jest pytanie, czy jestem w stanie modlić się razem z nią, czy w ogóle jestem w stanie się modlić, mając taką sytuację w domu? No i Paweł pisze, żeby gniewajcie się, lecz nie grzeszcie i żeby nie zachodziło słońce nad gniewem waszym. Nie wiem, czy mieliście kiedykolwiek taką sytuację, małżonkowie, że zachodziło słońce, wieczór się robił, a wy dalej nie jesteście pogodzeni. Pytanie, czy jesteście w stanie się wtedy w ogóle modlić? My już nie. Musi to zostać rozwiązane. Ja pamiętam takie pierwsze kroki w tym kierunku, kiedy dopiero się tego uczyliśmy. I były takie sytuacje, kiedy myśmy byli skłóceni i nic nie wyglądało, czy nic nie wskazywało na to, że będzie lepiej.
I ja siadałem koło żony i zaczynałem się po prostu modlić. Tyle na ten temat. Zaczynałem się modlić i po jakimś czasie słyszę, jak ona się zaczyna modlić. I to już koniec. Już po sprawie było. Nie dlatego, żeśmy się zaczęli przepraszać, nie dlatego, że ja ją zacząłem jej coś tłumaczyć znowu kolejny raz. Nie. Normalnie zacząłem się koło niej modlić i ona po jakimś czasie, ja słyszę, ona zaczyna się modlić razem ze mną. No już rozładowane wszystko. Można wyjść pierwszemu do zgody. Mąż może to zrobić. Może niekoniecznie widzi powód, ale on jest do tego predysponowany. Więc nie stawiajmy na rację w takich sytuacjach, tylko stawiajmy na relację. To przyniesie lepszy skutek. I nasza żona, która również ma Ducha Świętego, wcale nie musimy się martwić o to, że ona to będzie kiedyś wykorzystywać, a my tak będziemy przychodzić i prosić się o to, żeby ona łaskawie się z nami pomodliła. Wcale tak nie musi być, bo Pan Bóg przy tym jest. Więc jeżeli moja żona ma coś przeciwko mnie, a ja chcę się modlić, no to zostaw tą ofiarę na ołtarzu, ten dar, idź, pojednaj się. I to buduje autorytet, bo to jest taka postawa, kiedy ja się zapieram siebie, moja żona to widzi i to nie jest tak, że ona nie wyciąga wniosków. Łatwiej, chętniej się idzie za takim człowiekiem, który potrafi w takich sytuacjach objąć przywództwo. I to zaczyna pracować do tego stopnia, że żona zaczyna mieć coraz większą ochotę na to, żeby pójść za mężem. Tylko mimo to, że chce być uległa, że widzi ten autorytet, to nigdy nie powinna aspirować do roli przywódczej w rodzinie. To nie jest tak ułożone. No i mamy jeszcze przecież przeważnie, jeżeli już macie dzieci, no to dzieci na to oczywiście patrzą, prawda? Więc one widzą przykład ze strony ojca, widzą przykład ze strony matki. Pytanie, czego się w takim razie uczą? Głową męża jest Chrystus, głową żony jest mąż. I teraz jeżeli pamiętamy o tym, to pytanie, na ile naszą głową jest Pan? Bo od tego może zależeć również to, na ile my osiągniemy to właśnie nie przez to, że będziemy wymagać, tylko przez to, że ułatwimy naszym żonom to, że my pójdą za nami jako za głową. Bo jednym z największych problemów jest to, że żony się po prostu boją, że my będziemy to wykorzystywać, że coś się złego stanie. To jest kwestia poczucia bezpieczeństwa często. I teraz tak, mądry przywódca ma doradcę, bo Słowo Boże mówi, że gdzie jest zwycięstwo, tam jest wielu doradców. Albo inaczej, gdzie jest wielu doradców, tam jest zwycięstwo, tak po kolei jest, nie? I teraz, jeżeli to jest doradca, jeżeli to jest mądry doradca, to dobrze jest korzystać. To naprawdę korona nam z głowy nie spada, jeżeli korzystamy z porady, z doradztwa naszych żon. Tylko że one powinny się ograniczyć do doradztwa. Nie na siłę, to nie jest tak, że one nam będą zastępować Ducha Świętego, tylko ja mogę zasięgnąć jej opinii. I to jest bardzo dobrze. I mamy taki przywilej w naszych chrześcijańskich małżeństwach, jak przywilej jednomyślności. Więc sprawy, które są naprawdę bardzo ważne, najważniejsze, ja idę do mojej żony i mówię, módlmy się razem. Nie dlatego, żebyś ty mi powiedziała, co ja mam robić, tylko dlatego, żebyś ty miała również, potrafiła odebrać to, co na przykład, nie wiem, mamy zrobić tak, jak ja odbieram. I wielokrotnie się zdarzało, że w sprawach prostych, to już nie wspomnę o sprawach dużych, ale w sprawach tak prostych na przykład, jak to, że mamy, nie wiem, komuś coś dać, jakąś kwotę. I mówię do żony, w takim razie módlmy się, co to ma być. I ona mówi do mnie, ja mam tą kwotę, a ja mówię, ja mam dokładnie tą samą. I to jest przykład tylko, nie? A są rzeczy ważniejsze. Mamy Ducha Świętego i jest tak, że możemy mieć jednomyślność i ta jednomyślność nie przeczy naszemu przywództwu jako mężów. To nie jest tak, że żona zawsze nam będzie mówiła, co zrobić.
Ale zasięgajmy opinii, bo to jest ważne. Jest taki problem w przywództwie, jak odpowiedzialność i margines błędu. Czyli jeżeli już mąż zaczyna być inicjatorem, jeżeli zaczyna przejmować inicjatywę, zachowywać się jak przywódca, a żona widzi to i chciałaby, żeby ta relacja była prawidłowa, chciałaby mu odpowiednio ulegać, być jego doradcą, no to wiadomo, że decyzje męża nie będą zawsze doskonałe. No, nikt z nas nie jest Panem Jezusem, to jest jasne. I teraz dobrze jest, żeby ułożyć to wszystko po kolei, żeby to zaczęło funkcjonować. Dobrze jest, kiedy żona czy powinna wziąć poprawkę na to i zdjąć z nas presję. Bo ja słyszałem taki tekst kiedyś, kiedy niedawno nawet, że była ważna sprawa do zrobienia i mąż chciał też właśnie jakoś ustalić jednomyślnie, że z żoną co zrobić, a ona mu mówi, no to jest twoja decyzja. Czyli to jest twoja decyzja, ja umywam ręce, a ty weźmiesz za to kiedyś odpowiedzialność, ja ci to wypomnę. Nie ma sprawy. Czasem macie świetną pamięć. Wypomnę ci to. I teraz należy wziąć na to poprawkę. Są sprawy, w których naprawdę nic się nie zawali, jeżeli mąż popełni błąd, podejmując decyzję. I dlatego żona powinna go wspierać i zachęcać, a w razie błędu nie ciosać kołków, tylko powiedzieć mu, to jest nasza wspólna sprawa. Czyli krótko mówiąc, ja podejmując decyzję, nie powinienem mieć jeszcze z jej strony presji, wymagań, że moja decyzja będzie doskonała, bo jak nie, to ona mi powie, no i co z ciebie za przywódca? No nie mówiłam, że tak będzie. A zawsze tak było. No i koniec wtedy. Czyli jak my mamy się rozwijać jako przywódcy, to powinniśmy mieć ze strony naszych żon współpracę, a nie przeciwnika, który będzie nam jeszcze podkładał nogę. Teraz, jeżeli mamy podjąć jakąś tam decyzję, bądźmy też świadomi, że żona może nam pokazać inną perspektywę na różne rzeczy. I wtedy można spokojnie powiedzieć, tak, pomyliłem się, to był błąd i też nam korona z głowy, za przeproszeniem, nie spadnie. Mogę się pomylić. I co nie sprawia, że dalej jestem przywódcą. Jest taki fragment przypowieści Salomona, to jest 31 rozdział. On w większości mówi właśnie o dzielnej kobiecie. Między innymi mówi, serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. I mieć taką żonę za sobą jako współpracownika, to jest naprawdę bardzo dobra i ulga wielka. Mogę wtedy być przywódcą, mogę czuć się pewniej i wszystko zaczyna wchodzić na tory właściwe. Teraz sprawa uległości żon. No w dzisiejszych czasach naprawdę to jest coraz trudniejsza rzecz. Nawet w Kościele. I teraz Słowo Boże nie tylko nakazuje żonom uległość wobec mężów, bo to jest najczęstszy problem, że staje człowiek za kazalnicą, bierze Słowo Boże i tłucze Słowem Bożym, mówi, masz to zrobić, to jest nakaz, to jest przykazanie, koniec. Ale pewne rzeczy Pan Bóg nie tylko nakazuje, On również tłumaczy dlaczego, przekonuje i zachęca. I to jest zupełnie inna rozmowa wtedy. Już nie chodzi o to, że muszę, bo mi Słowo Boże nakazuje, a jak nie to. Pan Bóg cierpliwie mówi dlaczego. I teraz my ulegamy Panu Jezusowi, chcielibyśmy i mamy przykazania, ale my ulegamy dobrowolnie, chętnie. My go kochamy i dlatego przykazania stają się dla nas rozkoszą. To nie jest. Apostoł Jan pisze, że te nie są uciążliwe, te przykazania. To zupełnie inna perspektywa. To nie jest coś, co wisi nade mną, ja to muszę wykonać. Ja chcę. W takim razie sprawę czy nauczanie na temat uległości żon należałoby zacząć od tego, czym ta uległość nie jest, a nie czym jest. I przede wszystkim uległość żony nie jest niewolnictwem.
Czyli niech nikt nie będzie niewolnikiem drugiego człowieka. To jest 1 Koryntian 7, 23. Ja tego nie będę cytował, niedawno to chyba cytowaliśmy, ale tam jest napisane, że nie bądźcie niewolnikami ludzi. I drugi fragment to jest 2 Koryntian 3,17. Tam jest napisane, że gdzie Duch Pański, tam jest wolność. Czyli uległość mężowi to nie jest niewolnictwo i mężowi ulega żona w wolności. Teraz jest pytanie, czy ona ma do tego, że tak powiem, warunki. To też jest ważna rzecz. Uległość nie jest zgodą na grzech. I apostołowie, kiedy mieli rozmowę z faryzeuszami, to mówili im, i to jest w dwóch miejscach, w Dziejach Apostolskich 4,19 i 5,29. Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Czyli jeżeli mąż przekracza granicę, poza którą żona już będzie, nie wiem, grzeszyć albo ma obawę, że będzie grzeszyć, to uległość nie jest zgodą na coś takiego, na taki wymóg. I jeśli tak, to znaczy, że jest możliwość tak zwanego obywatelskiego nieposłuszeństwa. Jeżeli mąż żąda od żony czegoś, co jest grzechem, no bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Tylko pytanie, jaka jest reakcja w takim razie? Bo można to w różny sposób powiedzieć, można w różny sposób wypowiedzieć takie posłuszeństwo. I dlatego reakcja powinna się mieścić w ramach takich zachowań, które są dopuszczalne w świetle Słowa Bożego. Czyli z szacunkiem, ale jednak powiedzieć mężu nie, ponieważ Słowo Boże mówi tak i tak. Jeżeli masz z tym problem, idź do Pana Boga. Jeżeli On cię nie przekona, nie wiem, skonsultuj z braćmi, może oni cię przekonają. W każdym razie istnieje taka możliwość. Dalej. I uległość żony nie jest biernością i rezygnacją. Kiedy czytamy 31 rozdział Salomona, przypowieści Salomona, to tam jest o tej dzielnej kobiecie, która naprawdę robi bardzo wiele rzeczy. Kupuje, sprzedaje, prowadzi, można powiedzieć, na dzisiejsze firmę. W każdym razie ona jest żoną, ale jest żoną aktywną. Prowadzi życie, można powiedzieć, nawet zawodowe. Bo to na dzisiejsze tak by się dało przetłumaczyć. Teraz, jeżeli jest uległość jest jak Panu, bo mamy ten 5 rozdział Efezjan cały czas, żony bądźcie uległe mężowi jak Panu. No i pytanie, jak my jesteśmy ulegli Panu? Jesteśmy ulegli Panu w wolności, ponieważ gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność. Ja chcę być uległy Panu i On mnie do tego nie zmusza. On mi dał Ducha, który, dzięki któremu ja, dla mnie uległość Jemu jest wolnością. Teraz, ponieważ w Efezjan 4,15 z kolei jest napisane, że mamy być szczerzy w miłości w stosunku do siebie nawzajem, to w takim razie uległość nie powinna być dyplomacją. Czyli to nie jest to, że żona będzie uległa mężowi, bo chce coś uzyskać. Po prostu bądźmy szczerzy. Jeżeli mamy jakiś problem w tej sprawie, to rozmawiajmy. To jest, znowu wracamy do tamtego fragmentu i do tamtych rzeczy, które mówiły o tym, żeby szczerze rozmawiać ze sobą. To jest 4,15 Efezjan. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową w Chrystusa. My możemy rozmawiać, my możemy różne rzeczy ustalać. My możemy przyjść i powiedzieć, na przykład żona powiedzieć do męża, słuchaj, ja modliłam się i ja nie mam do tego przekonania. Więc módlmy się dalej. Przepraszam cię, ale ja nie mam do tego przekonania. Jeżeli to jest wypowiedziane z szacunkiem, to jest zupełnie inna rozmowa. Ja biorę pod uwagę to, że ponieważ żona ma Ducha Świętego, ona może mieć nawet rację. Spokojnie. I ona może również mnie przekonać, tylko nie w sposób, który najczęściej widzimy, światowy i tak dalej, nie? Agresywny, nie. Dalej,
uległość nie jest jednomyślnością. To znaczy, łatwo jest być uległym, kiedy mamy to samo zdanie. To nie ma żadnego problemu. Tylko nie mylmy sobie jednego z drugim. Jeżeli moja żona mi ulega, to znaczy, że ja mam inne zdanie, ona ma inne zdanie, ale ona ulega mi nie dlatego, że ona myśli tak samo. To jest zupełnie inna rzecz. I są sytuacje, w których ona może myśleć tak samo, ona może mieć nawet rację. I to jest tak samo jak z tymi rzeczami, których mąż bierze na siebie odpowiedzialność za podjęcie decyzji. Ale w różnych sprawach, które nie są wielkiej wagi, żona może ustąpić ze względu na szacunek dla męża i ulec mu. Nic się z tego powodu nie stanie złego. To nie jest kwestia kredytu, to nie jest kwestia wspólnych jakichś tam rzeczy, które będziemy musieli zrobić, a potem wszyscy będą jakoś w to zaangażowani. I teraz w takim razie, czym jest uległość? Czym nie jest, to już wiemy, czym jest. W oryginale to jest podporządkowanie się i to są dwie rzeczy. To jest uznanie czyjejś władzy i to jest postąpienie według czyjejś woli. No i w takim razie trzeba się zmierzyć z tematem władzy. To znaczy mąż ma daną przez Pana Boga władzę nad żoną. Jak ta władza jest wykorzystywana, to widzimy z całego kontekstu. Natomiast ona istnieje. Więc my nie mówmy, że to jest jakieś tam partnerstwo, coś tam, żeby to wszystko jakoś zmiękczyć. Nie, jest. Tylko umiejmy to wszystko w odpowiedni sposób wykorzystywać i umiejmy w tym funkcjonować. Więc jest pytanie do żony każdej, która ma z tym problem, czy uznaje władzę męża, bo to jest władza, która od Pana Boga jest mu dana. Jest podstawowa sprawa, co do której trzeba się zastanowić. I druga sprawa, czy jesteś gotowa postąpić według woli męża w ogóle. Nie wtedy, kiedy on żąda od ciebie grzechu, nie wtedy, kiedy chce wziąć kredyt, który zniszczy waszą rodzinę. To chodzi o wiele różnych innych spraw. I teraz w sumie jedno i drugie, czyli uznanie władzy męża i gotowość na to, żeby wypełnić jego wolę, wymaga decyzji wiary, ponieważ to wszystko jest kontekst Słowa Bożego. To również jest kwestia uznania Bożego porządku w rodzinie, w małżeństwie. Pytanie następne, czy podejmuje się decyzję dla Pana, czy dla męża? Następnie trzeba pamiętać o tym, że Pan Bóg współpracuje ku dobremu. To nie jest tak, że żona jest z tym wszystkim sama. Jeżeli ona podejmie właściwe decyzje, to Pan Bóg za tym stanie. No i dobrze, w takim razie trzeba ulec mężowi jak Panu, czyli ulegając, patrz na Jezusa, nie na męża. No i teraz, skoro jest napisane, jak Kościół podlega Chrystusowi, tak żony mężom, to jest Efezjan 5:24, jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim we wszystkim. Pytanie, jak Kościół podlega Chrystusowi? Po pierwsze, Kościół podlega Chrystusowi w Duchu Świętym. Czyli w Jego mocy żona może być podległa, uległa mężowi. Dalej, w wolności. Czyli my nie traktujemy Pana Jezusa jak kogoś, kto stoi z batem, tylko jak kogoś, kto chce dla nas dobrze. I tak wszystko zostało ułożone, żebyśmy się mogli w tym wszystkim rozwijać. Jeżeli żona rozumie zamysł Boży, to nie będzie traktować uległości jako dopustu. Muszę, no trudno. Dalej, 1 Jana, 1 rozdział 6-7. Jeżeli mamy być szczerzy i jeżeli mamy swoje serca oczyszczać przed Panem i dawać im tam zaglądać, no to teraz jest pytanie, jaki jest prawdziwy powód tego, że żona chce być uległa mężowi? Czy jest w tym całkowicie szczera? Czy ona rozumie dlaczego? Właśnie, czy dała się przez Pana Boga przekonać? Czy też jest to sztuczne wypełnianie zakonu? Bo to jest zupełnie inna rozmowa. I pierwszy list Jana 1, 6, 7.
To jest tak, jeśli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. Jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, to mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Więc dobrze by było pójść do Pana i zapytać się, jak to wszystko wygląda. Czy tak naprawdę żona jest zbuntowana, zrozpaczona, czy to jest jakoś inaczej? Jeżeli jest, no to wtedy nie okłamujmy siebie nawzajem, tylko po prostu niech pokutuje i zrobi z tym porządek. Żeby nie okłamywać Pana Boga, nie okłamywać siebie. Chcę taka być, rozumiem dlaczego, ale coś we mnie się gotuje. Pytanie co i dlaczego? Pan Bóg pokaże. No i wreszcie co? W bojaźni Bożej trzeba to robić, bo Bóg daje chcenie i wykonanie. Także my mamy wszystko, co nam jest dane do życia i pobożności. Decyzja należy do nas. To zarówno mąż, jak i żona. On jako przywódca, żona jako pomoc. Mamy, że tak powiem, do odrobienia swoje lekcje. No i trzeba oddzielić się od sposobu myślenia tego świata, bo to jest naprawdę wielkie ciśnienie. To jest, można zapłacić za to cenę, i można zapłacić za to ceny nawet w kościele. To jest trudne, bo w dzisiejszych kościołach tak jest. Jest takie parcie, że źle, nie jest dobrze, nie jest mile widziane, kiedy żona jest uległa, a jeśli to jeszcze oficjalnie czy publicznie demonstruje, to jeszcze gorzej. To już żona moja o tym trochę opowie. No i teraz co do męża. Pan Jezus sprawia, że oblubienica jest uległa, czyli jest to uległość dobrowolna. I oblubienica jest uległa w poczuciu bezpieczeństwa. Pan Jezus mówi, że zawsze będę z wami do skończenia świata. Zawsze będę z wami. I jeżeli mąż jest zawsze z żoną, nie zawsze przeciwko żonie, tylko z żoną, jeżeli zachęca, a nie zmusza, to jest zupełnie inna rozmowa na temat uległości. Dlatego, że jest w większości żon jest po prostu strach przed nadużyciem władzy przez mężów. Co ja zrobię, jak on będzie tego nadużywał? No i następna rzecz. Żona powinna mieć też możliwość rozwoju. To znaczy, jeżeli ona chce coś robić, to nie wiem, są takie środowiska, które po prostu zaganiają te żony do kuchni. Nie wszystko jest, nie wszystko szkodzi Królestwu Bożemu, nie wszystko jest czymś, co naprawdę może przeszkadzać w służbie. Są rzeczy, które żona chce robić dla Pana. Dlaczego ja mam w tym jej nie pomóc? Jeżeli nie mam nic przeciwko temu, to dlaczego nie z miłości do niej nie pomóc jej po prostu? To bardzo, bardzo będzie dobrze wpływać na nasze relacje i na to, co się dzieje w ogóle w naszym małżeństwie, jeżeli Bogu się to podoba. Dlatego mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Jest, może was zaskoczy, ale Biblia nie każe ufać mężom. Nie ma takiego przykazania. Bo zaufanie rodzi się z wiarygodności. Ja będę ufał komuś, kto jest wiarygodny. W związku z tym niech najpierw będzie wiarygodny, łatwiej mi będzie mu zaufać. Ja mogę ufać Panu Bogu, ponieważ On jest doskonały. Ja wiem, że On nigdy krzywdy mi nie zrobi. Żona ma do czynienia z mężem, który nie jest doskonały. I ona nie wie, czy on zrobi jej krzywdę, czy nie. Ona wie, że Pan Bóg jej nie zrobi krzywdy. Ale z kolei mąż powinien sobie zdawać sprawę z tego, że jego wiarygodność albo rośnie i wtedy ułatwia żonie uległość, albo nie rośnie i wtedy nie ułatwia, a on wtedy zabiera się za dowodzenie jej na podstawie pisma, że ona ma mu być uległa. No nie, to po prostu w tym momencie mamy katastrofę, bo zaczyna się działanie pod jakimś zakonem. Ta uległość nie będzie dobrowolna, ona będzie w poczuciu nieszczęścia. Więc w takim razie mamy brak uległości i jak mąż powinien na to reagować.
Przede wszystkim modlić się o nią i okazywać jej szacunek. 1 Piotra 3,7. Następnie, jeżeli się znamy już coraz bardziej, to można zwrócić uwagę łagodnie i w odpowiednim momencie. No to wyczucie rodzi się z tego, jak bardzo dobrze się znamy. Ale nie wymagać, nie brać wersetów i nie tłuc tymi wersetami po głowie, bo to będzie miało przeciwstawny skutek. No i zachęcać do tego własną postawą i słowem. To znaczy ja, żeby żona chciała mi być uległa, to ja powinienem, nie powinienem sprawiać, że ona się będzie bała. Czyli powinienem tak funkcjonować, żeby ona chciała być mi uległa. No i tak to się stało w naszym życiu. Czyli wracając do tych cech, o których mówiliśmy, mam być wiarygodny, mam być kochający, czyli czuły, troskliwy. Ona chętnie u mojego boku się wtedy schroni. Będzie miała poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli będę się z nią przyjaźnił i rozmawiał z nią dużo otwarcie, to poczucie bezpieczeństwa będzie tym większe. Tu unikniemy wielu napięć, a ja stanę się bardziej wiarygodny. No i wyrozumiałość dla ograniczeń, bo Piotr pisze, że żona jest słabszym naczyniem. No pewnie, że jest słabszym. I dlatego to my mamy być przywódcami, a nie nasze żony. I dlatego my mamy być dla nich wyrozumiali. Bo kobiety dzisiaj po prostu pchają się tam, gdzie kompletnie nie trzeba, ponieważ Pan Bóg nie wyposażył do tego kobiety. Wyposażył mężczyznę. To jest wszystko zgodne z naturą. I prędzej czy później się to rozbija, no ale nigdy, słuchać o tym mało kto chce. No i mamy ten zaklęty krąg nieszczęsny. To znaczy jest taki związek tej jedności uczuciowej z przywództwem mężów i uległością żon. Mówiliśmy już o inicjatywie. I ten zaklęty krąg polega na tym, że jest taka niemożność objęcia odpowiednich ról. Jeżeli to się już zakręciło gdzieś, to jest takie kółko właśnie. I wtedy mąż myśli tak, będę przywódcą, kiedy moja żona będzie mi uległa i pozwoli przejąć stery w rodzinie. A żona z kolei mówi tak, jeśli będę uległa, to mąż wykorzysta to i przestanie mnie szanować. A oprócz tego często się zdarza, że myśli, no przecież on jest nieodpowiedzialny. I jak ja mu oddam stery, to po prostu wszystko się zawali. I teraz gdyby on okazał się prawdziwym przywódcą, to ja chętnie będę mu uległa. No i mamy niestety taką spiralę, tego się nie da przerwać, bo każde oczekuje czegoś od drugiej strony. Bądź przywódcą, będę ci uległa. Bądź uległa, to będę przywódcą. No i koniec. Nie ma dyskusji. Czyli stawiamy takie warunki zaporowe sobie nawzajem i to nam nie pozwala poukładać wszystkiego. Jest tak, Pan Bóg czeka i chce poukładać to wszystko w naszym małżeństwie, w naszej rodzinie. Tylko pytanie jest takie, kto powinien ten zaklęty krąg przerwać? No i wracamy do takiego sytuacji, która była wcześniej omawiana, to znaczy, kto jest bardziej predysponowany do tego, żeby to zrobić, ze względu na to, jak jesteśmy skonstruowani. Wygląda na to, że mąż. I teraz, jeżeli mąż chce to zrobić, to może przyjść do żony i powiedzieć, słuchaj, ja chciałbym objąć przywództwo, chciałbym zacząć to wszystko, żeby to się wszystko układało. Ja i czynami to popiera. Ja przejmuję inicjatywę. Chcę decydować. Ja chcę cię kochać. Chcę, żeby to wszystko było tak, jak jest napisane w Słowie Bożym. Wychodzę z ręką, jeżeli był problem, bo się pokłóciliśmy. Czyli to jest tak z tą modlitwą, że ja pierwszy się modlę, przychodzę do żony, zaczynam się modlić. Chcę być wiarygodny, chcę mieć inicjatywę. Jeżeli tak będzie,
To z kolei jak żona odpowiada na coś takiego, jak powinna odpowiedzieć? Skorzystać i wyjść mu naprzeciw. Bo widzi, bo go zna, zakładamy, że go zna, widzi, że on naprawdę chce objąć przywództwo, nie że chce zrobić krzywdę. Jeśli tak, to niech żona wyjdzie naprzeciw i nie utrudnia tego fochami, tylko skorzysta. Bo objęcie przywództwa w rodzinie czy w małżeństwie to nie jest coś, co jest zgodne z naturą kobiety. One są po prostu do tego zmuszane, bo my jesteśmy bierni. I jeszcze w dodatku no jest ta cała propaganda ze strony świata, która tak, a nie inaczej traktuje małżeństwo, rodzinę. No i jesteśmy niestety pod taką presją. Więc stańmy przed Bogiem w takiej modlitwie szczerej. Pokutujmy, mężowie, za brak inicjatywy, za lenistwo, za egoizm. Prośmy o to, żeby Pan wypełnił te braki, bo jesteśmy tak wychowani, szczerze mówiąc. Zauważcie, to się wlecze już od wielu lat. Jesteśmy wychowani często przez dominujące matki. Często mamy tak, potem mamy, nie wiem, żłobek, przedszkole, tam są same panie. Potem mamy podstawówkę, tam są same panie. Potem mamy, nie wiem, liceum, znowu większość nauczycielek. A potem to już jest w ogóle za późno. Jesteśmy wychowywani w takiej atmosferze niemocy, bierności. No i to jest problem. No i teraz, jeżeli przyjdę i porozmawiam z żoną o tym wszystkim, jeżeli ją przeproszę za to wszystko, co na nią nakładałem, bo to były ciężary przeważnie ponad jej siły, no to jest szansa, że pójdziemy do przodu. No i tak było w naszym małżeństwie, że ja też musiałem po prostu pewne rzeczy przemyśleć, pójść do przodu, objąć przywództwo tego typu. Musieliśmy porozmawiać i poszło do przodu. I moja żona, która była dobrze zapowiadającą się feministką, o czym wam pewnie powie, no też przyjęła to i to zaczęło funkcjonować zupełnie inaczej. No i teraz z kolei, jaki jest udział żony w przerwaniu tego zaklętego kręgu? Nie ma co się przyglądać wysiłkom męża, czekając na rezultaty, tylko po prostu wspomóż go. Bo jesteś stworzona jako pomoc, więc wsparcie będzie mu bardzo potrzebne, bo w tej chwili on decyduje się na krok, tak szczerze mówiąc, trochę w nieznane. Bo on tego jeszcze może nie robił, to nie jest jego, on nie był w tym może wychowany. Też trzeba się upamiętać, zmienić myślenie, odciąć się od tych wszystkich wzorców. No i szczerze porozmawiać oczywiście. Za to wszystko przeprosić, co był brak szacunku, swarliwość, nie wiem, no ileś tam rzeczy na pewno w waszych małżeństwach to jest. No i ta szczera rozmowa może uzmysłowić mężowi, że jeżeli on chce zająć pozycję głowy, to może liczyć na wasze wsparcie. No i zaskakuje wreszcie wtedy ten mechanizm. Bo ja chcę wykonywać to, co Pan Bóg ode mnie oczekuje, a żona to, co Pan Bóg oczekuje od niej. Ale potrzebny jest taki moment, kiedy to wreszcie, jak to się mówi, kliknie. No i skoro tak, to znaczy, że nie powinnyście kwestionować ich postanowień w jakiś taki arogancki sposób, bo ja często się słyszy takie stwierdzenia, no ale teraz to się już wygłupiłeś na przykład. I to w dodatku jeszcze czasem wobec innych ludzi. No to jest, powiedzmy szczerze mówiąc, niedopuszczalne, bo to jest brak szacunku dla męża i to publicznie wygłoszone. Macie prawo mieć inne zdanie oczywiście, to jest jasne. Macie prawo mieć inne zdanie, tylko kwestia wyrażenia tego zdania. To jest bardzo ważne. No i co jeszcze? Ponieważ jesteście stworzone do relacji, no więc jak najbardziej korzystajcie z tego. To można też rozmawiać, można robić takie rzeczy, które sprawiają, że te relacje rozładowują pewne napięcia. Owszem, mąż powinien mieć inicjatywę, no ale jeśli żona się przytuli, no to koniec, to już jest po sprawie. To znaczy możemy inaczej rozmawiać, bo ona rozładowuje momentalnie. To jest, nie czekajmy na siebie nawzajem.
Czyli bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu, bo to wcale nie odbiera wam ani godności, to nie sprawia, że jesteście gorsze, bo jest równość co do statusu cały czas. To nie sprawia, że nie będziemy was szanować, bo Pan Bóg od nas wymaga, żeby was szanować. Od was wymaga, żebyście były nam poddane w odpowiedni sposób i żebyście nas poważały. No i coś takiego, taka właściwa uległość i to, że coś zaskoczy w odpowiedniej chwili, to jest naprawdę silny bodziec do tego, żeby te nasze małżeńskie więzi się rozwinęły. Jest jeszcze kilka takich trudnych rzeczy, to na koniec powiem, ponieważ no, to jest dobrze, jeżeli to wszystko tak zrobimy i jeżeli decyzje odpowiednie zostaną podjęte. Natomiast pewne rzeczy czasami zupełnie nie wychodzą i jest upór z obu stron albo z jednej strony i jest krzywda w rodzinie i naprawdę dzieją się czasem rzeczy bardzo trudne. No i teraz dobrze by było, gdyby można było przyjść do kogoś zaufanego i powiedzieć mu, że jest bardzo trudno, że nie wiem, na przykład jest coś grozi dzieciom, rodzinie, no bywają sytuacje krytyczne. I czasem jest tak, że przychodzi się do braci w kościele, a oni mówią, że nie, no oni nie mogą powiedzieć, pomóc, no bo przecież no, masz być poddana i koniec. To, że dzieci cierpią, to, że coś się dzieje, no to nic. No. Znam te sytuacje i one są czasem niestety opisywane nawet w prasie, w kościołach. Jeżeli to jest aż tak źle, że grozi dzieciom, grozi rodzinie, trzeba mieć świadomość, że bracia powinni porozmawiać. Być może przed kościołem tą sprawę trzeba załatwić, żeby nie było tak, że stanie się jakaś wielka krzywda i nikt z tym nic nie zrobi. Czyli jeżeli żona cierpi i nic się z tym nie da zrobić, do braci. Jeżeli mąż jest bezradny, do siostry którejś zaufanej. Jest pytanie, w jaki sposób się w kościele w ogóle traktujemy. Czy to jest tak, że jesteśmy jednym ciałem, czy przychodzimy raz tam w niedzielę, nie, i nie znamy się i wtedy no to jak to zrobić? Ale w każdym razie nie, jeżeli coś grozi rzeczywiście, to nie dajmy się szachować oskarżeniem o nielojalność, bo czasami jest tak, że ważniejsze jest dobro dzieci niż to, że ja będę siedzieć cicho. Są bracia, jest Kościół, mogą reagować. Są sytuacje tak złe, że trzeba odwołać się do Cezara, ale to już niech kościele poradzą, co z tym zrobić. Ogłaszam przerwę.